za bramami aresztu. Kurde, tutaj chodzili patrolować, czy żaden ze zbiegów nie uciekł. Tylko bardzo ciężko jest dostać się tam na dół. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle tam pójdziemy. Chciałbym się dostać do więzienia. Pokażę wam, jaka jest droga. Trzeba zejść tędy. Więc droga nie jest łatwa. A później jeszcze niżej, po drzewie. Kurde, powiem wam, że może być ciekawie. Zobaczcie, jak wysoko. Tylko zastanawia mnie, czy ktoś tutaj pilnuje tego miejsca. Chociaż wygląda na to, że nie. Dobra, trzeba spróbować. Ja spróbuję zejść na dół. Z kamerą nie dam rady, więc na chwilkę się rozłączę. Udało się zejść. O kurde, tutaj można zejść. Albo po tym drzewie na dół ześliznąć się, tylko trzeba też pomyśleć od razu o tym, jak się będzie wchodziło. Chociaż, kurde, czekajcie, może da się tutaj wejść. Zobaczymy, jak okno będzie wysoko. O kurde, dobra, mamy wejście, jest dobrze. Chciałbym się dostać do budynku obok. Musimy to jakoś zorganizować, może niższym piętrem. Tutaj są schody. Nie widzę tutaj żadnego wyposażenia, więc od razu zejdźmy na dół. Spróbujemy znaleźć cele. Wielu przeciwników reżimu Salazara zostało osadzonych, zaatakowanych i pozbawionych wolności. Tak było do 25 kwietnia, kiedy to zwolniono wszystkich więźniów politycznych i opuszczono więzienie. Ponad 40 lat później kompleks jest po prostu całkowicie opuszczony. Muszę pamiętać, że tutaj jest wyjście. Więzienie jest bardzo duże. Jesteśmy. Patrzcie. Tutaj przetrzymywano wszystkich więźni. Jesteśmy. Tutaj przetrzymywano więźniów. O, są cele. Zauważcie, że drzwi zostały powyjmowane. Nie wiem, w jakim celu. Może dlatego, żeby się tutaj nie zamykano. Dla żartów. Co tutaj jest? Wyjście na zewnątrz? Czyżby tutaj był spacerniak? Możliwe. Muszę być bardzo cicho, bo nie wiem, co tutaj mogę zastać. Tak, tutaj był spacerniak. O kurde, zobaczcie, jakie drzewo. Ale piękne drzewo. Słyszę tam kogoś. Wiecie co? Idę do góry. Z góry będę wszystko widział.
Może nie wszystko, ale lepiej. Kolejne cele. Osiemnastego stycznia 1934 roku setki rebeliantów trafia do więzienia wojskowego położonego na południowym brzegu rzeki Tag, naprzeciw Lizbony. Tam procesy więźniów odbywały się w wyjątkowo uproszczonym postępowaniu w małej izbie więziennej, w której zmieściły się jedynie ofiary i kundle dyktatury, sędziowie i agenci. Cele więzienne były autentycznymi normami zwierząt, pozbawionymi higieny i warunków do przebywania ludzi. Tam jest jeszcze jakiś budynek. Spróbuję się tam później dostać. Zobaczę. Zastanawia mnie, co jest dalej za tą bramą wyjściową. Czy mogę sobie tutaj swobodnie chodzić, czy nie za bardzo? Nie chcę trafić na jakieś miejsce, które jest użytkowane nadal. O kurde, ten budynek na pewno jest. Czyli tam dalej nie idziemy. Zobaczcie, jakiś duży budynek odnowiony. Wszędzie alarmy. Na tamtą stronę nie idę. Spróbujemy jakoś dołem przedostać się do drugiego budynku. Ale powiem, że wygląda tutaj naprawdę fajnie. Chodzimy na dół. Wiemy na pewno, że budynek obok jest działający, więc lepiej nie wychodzić na zewnątrz. Chciałem jeszcze sprawdzić ten ogród tutaj. Ja zszedłem chyba tędy. Dobrze mówię? Tak. Ja wyszedłem tędy. Tutaj dalej nie ma przejścia. Szkoda. Dobra, muszę spróbować jakoś górą przejść. Szczerze, że te poniżej więzienia są o wiele mroczniejsze. Zobaczcie, kurwa. Tutaj najprawdopodobniej spali. Więzienie, że już sypie całe. Ale piękny ogród. Duże wrażenie, że ktoś tu mieszka. Że to cały ten teren nie jest opuszczony.
Jakaś salka. Nie wiem, czy mi miała służyć. Schody skrzypią. Na pewno należało to do terenu więzienia. Jednak nie mam pojęcia, co było robione w tej sali. Dobra, będziemy jeszcze na górę. Albo o, pójdziemy tą drogą tutaj na zewnątrz. Może znajdziemy coś ciekawego jeszcze. Cały teren jest ogrodzony i nie ma tu za bardzo dojścia. Co tutaj jest? Muszę to sprawdzić. Dach. Widzicie, że wejdziemy na dach? Tylko najpierw sprawdzimy, co to za teren. Tamten budynek wygląda dobrze, nawet za dobrze. Stocznia. Z daleka widzimy statek. Kurde, zastanawiam się, co może być w tym budynku. Tam widzimy wieżę strażnika. Tu wszystko już jest wszystko rozwalone. Trzeba tutaj naprawdę uważać, żebym tam nie spadł na dół. Słychać mewy. Dobra, zawijamy się stąd. Zawijamy się stąd, chyba nic wam więcej nie pokażę. Możemy ewentualnie wejść wyżej i przejść się tędy jeszcze. Ale piękny widok. Ludzie płyną sobie i się zastanawiają, co ja tutaj robię. Przecież więzienie już jest zamknięte. Dobra, zawijamy się. Możemy iść tędy, tylko nie wiem, czy to zatrzyma mój ciężar. No, ledwo. Okej. Myślę, że wystarczy. Zejdziemy sobie teraz powoli na dół. Dobra. Ja muszę się dostać tutaj na górę. To teraz nie będzie łatwe. Schodzi się o wiele lepiej niż schodzi. Tu akurat jest luzik. Ale gorzej się wchodzi już tam. Thank you.
szkoda, że trafiłem tak późno. Kiedyś musiało wyglądać tutaj naprawdę fajnie. Dobra. O kurde. Tu bym nie chciał spaść. Muszę wejść tylko parę metrów do góry. Spróbujemy z kamerą, ale może mi przeszkadzać. Powinienem teraz mieć na głowie GoPro. Nawet poszło fajnie. Jesteśmy u góry. Pokażę wam jeszcze widok z góry i ucieknę stąd. A oto i wejście. A zaraz wejście. Pyk. I już Pepola nie ma. Dobra. Myślę, że tu można zakończyć eksplorację. Widzimy, jaki wielki jest mur, który chronił, żeby więźniowie nie uciekali. Mi się udało uciec i biegnę prosto do auta. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia.